Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony z portalu MMO Vault. Wracamy do Guild Wars 2. Jesteśmy w Divinity's Reach i udajemy się do Queensdale, czyli lokacji w Krycie, czy Krajcie. Cholera wie, Kryta. Mi się to zawsze kojarzyło z Guild Wars 1, tak to tam wszyscy czytaliśmy, tak będę czytał to tutaj. Wracając do rzeczy ważnych. Lokacja od 1 do 17 poziomu doświadczenia. 17 serduszek, 16 waypointów, 21 punktów jakichś tam kluczowych. Skill challenge 7 i 9 punktów widokowych. Sporo. Myślę, że tutaj się nieco będę musiał wyłamać. Może będzie to aż 10 odcinków. Diabli wiedzą. Mapa jest ponoć rozległa. Jest to największa mapa startowa ze wszystkich raz. Ale zobaczymy, z czym ją się je. Na dzień dobry standołu, aż dwóch scoutów mamy. Porozmawiamy sobie ze scoutem, aby odsłonił nam trochę tajemnic tej mapy. Tu jak ładnie. Raz, dwa, trzy, pięć serduszek w jednym miejscu. Myślę, że od tego punktu zaczniemy. To będzie dobre miejsce na start. Dobra, powiedzmy, że nie interesuje nas, co tam gościu dalej gada. Tutaj co jest kolejny? Tu jest punkt orientacyjny. Dobra, idziemy zaznaczyć ten punkt orientacyjny. No i cóż, jeszcze tylko sprzedam cały sunjunk. Cały syf, który noszę w ekwipunku, mam go full. No i dobra, i udajemy się na zachód. Tam, gdzie było tyle serduszek do wykonania i to chyba będzie nasze zadanie na ten odcinek. O, i waypointy tutaj są bardzo dobrze. Ale coś czuję, że tu jest być może tak, że jest dużo punktów, ale one są zbite wszystko w dużo, znaczy w takiej samej lokacji pojemnościowo jak inne, przez co będzie dużo mniej biegania. Co ja mam robić? Mam karmić bydło? O, Jezus. No dobra. Wolałbym kogoś zabić niż walczyć, ale jak trzeba, to trzeba. Idzie na szczęście szybko. Mam też podlać. Ale gdzie jest... O, właśnie. Idziemy podlać. Wyschnie... Nie! Tutaj trzeba. Podlać kukurydzę. Gdzie jeszcze? Bo jest to dużo ciekawsze niż karmienie bydła. Nie mówcie, że nie ma już. Tylko karmienie zostanie? Water bucket. Może bydło chce pić? Nie chce pić. Świnia. Świnia. Dobra, to zostawiamy to. Idziemy po żarcie i będziemy nadal karmić. Karmić byki i krowy. No, wiesz. Ciekawe, czy można... O, można ciągle jedną karmić. Ciekawe, czy pojemność żołądka jest ograniczona, czy nie. Chyba nie, do oporu. Dobra, jedna się nażre jak świnia. Krowa, która nażarła się jak świnia, w ogóle wygląda jak byk. Dobra, serducho wykonane. Zostawiamy to. No i lecimy. Tu pójdziemy w taki sposób. Nie, dobra, nie będziemy kombinować. Na północ. Na północ, centralnie. Włączamy sprint. Zostawiłem ludzi na koniec, bo myślałem, że w Krycie będą bardzo fajne rzeczy, a oni mnie częstują takim czymś. Ja bym chciał kogoś zabić. Kill Drake'i, o, i to mi się podoba. Mamy również sprawdzać, coś tam się złapało w pułapkach. Jakieś Dragon Eggsy badać, ale komu to potrzebne. River Drake. Drugi poziom, mamy piąty, to zrobimy z nich marmoladę. No jest tu niby jakaś pułapka, zaraz zobaczymy, co tam się w środku złapało. A, i tu jest tylko coś takiego. Ale daje sporo... Sporo paska nabicia eventu, także powiedzmy, że...
że lubimy to. Ribbon Drake Hatchling. O proszę, coś tutaj się złapało. Jest kolejny River Drake. Łapki chyba są tylko w wodzie. Tylko w wodzie. Tak, i a, tu już jest jakieś inne serducho chwyciliśmy. Dobra, wracamy do tego naszego pierwszego. W sumie to już drugiego, który robimy w tym odcinku. Bam, dobra. O, tu jest pułapka, tu jest też pułapka. Bardzo fajnie. I już prawie serducho wykonane. Jeszcze ta jedna, tam taradam. Czy tego nam zaliczy? Tak jest, dobra. Serducho wykonane. No to udajemy się na północ nadal i tu jest kolejne serducho, które nam już się aktywowało. Prawdopodobnie te elementale będziemy musieli niszczyć. Tak, jakieś przecieki mamy robić. Ojej, dobra. Jest tutaj co robić. Nie można się nudzić. A my jednocześnie udamy się do pierwszego punktu widokowego, który majaczy tam o na północy. W sumie to na północnym zachodzie. Boulder? Co tu jest? Co my z tym mamy zrobić? Dobra, powiedzmy, że nie wiem, to idę dalej. Ważne, że jak elementale będę zabijał, to event będzie zaliczany. Tu się jeszcze jeden chowa. Młody elemental. Dobra, i tam do góry. Jakby tam się dostać? O, proszę. Wyrósł przed nami elemental. Tam pewnie się jakoś tu dostanie. Tak. Aj, może jednak nie? Dobra, to nie może być trudne, żeby tam się dostać. Już chyba nawet widzę. Czyżby to były te schodki? Czy może jednak nie? Dobra, już chyba widzę. Tędy, tu do góry trzeba pójść. Bardzo prosto. O, tam jest dużo elementali. Idealny, jeszcze się idealnie ustawili pod mój toporek. AOE. Zaatakujemy tego i on się powinien zagrować. I teraz pięknie toporki się odbijają. Dobra, padło. No to lecimy. Punkt widokowy coraz bliżej. Boże, 6 maili już nam przyszło z serduszek. Nie chce mi się tego odbierać. Nagrody są tak śmieszne, że nie warte zachodu. Teraz tu. I pierwszy punkt widokowy w Queensdale. Czy jak ta miejscowość, czy jak to lokacja się nazywa, już nawet zapomniałem. Jest to romantyczny rzut na mur. W ogóle wygląda to na jakąś tamę. I to chyba jest tama. Mgiełka. Tiruriru. No i dobra, jak z bicza strzeliło, 10% mapy mamy załatwione. A zginę? Nie zginę. Nie zginę. Coś tam mi się zaświeciło, że mogę podnieść, ale nie będę się tym teraz przejmował. To nie jest nasz obecny priorytet. Dobra, w ogóle to mam pewien plan co do tego, jak będę w Guild Wars grał, ale to jeszcze zobaczę, czy mi się będzie chciało coś takiego robić. No, chodzi o to, żeby najpierw wszystkie mapy wymaksować 100%, a na samym końcu przejść tak jakby questy fabularne, ale jeszcze nie wiem, czy to zrobię. U mnie się szybko plany zmieniają, także no nie można być niczego pewnym. I dobra, czyli musimy tak, musimy zgniatać pajączki, pajęcze jaja, dodatkowo niszczyć pajączki. Pajączki w Guild Wars mi się zawsze podobały. O, trochę ten event taki będzie chyba długo trwały. O tak, pięknie, trzech na raz. O to chodzi. O to chodzi. Od razu widać, jak się szybko nabija cały event. Hatchling jakiś tutaj biega. Dobra, to jajko. O nie, tam było jednak. Dobra, to squish. Ping-ping-ring. Tu są dwa? Tam też był. Dobra, połowa.
prawie za nami. Z tego sadu pająku i zostaną wysiedlone w tempie błyskawicznym. Okej, już prawie całość. Jakaś babka, przedstawicielka rasy Nornów biegła. To od razu łatwo poznać, gdyż są to przedstawiciele najwyższej rasy w Guild Wars 2. O, tutaj nie było pająka. Tutaj będzie? Nie ma. Uuu, co to jest? Jabłka mam zbierać? A, kolejny event jakiś się aktywował. Dobra, wykonamy go sobie. To jest ten z tych dynamicznych. Oczywiście ten dynamizm to jest, tak jak ciągle powtarzam, w cudzysłowie. Pyk, pyk, pyk. Jakiś kij pobraliśmy, ale go nie chcę. Dobra. Znowu ten kij wzięliśmy. A jeszcze przy okazji pająka wykończymy. Dobra, zanieśmy te jabłka, które mamy. Nie wiem, ile ich jest, ale zobaczymy. 10 jabłek. 10 jabłek i tylko tyle nabiło? O Boże, to będzie długotrwały event. O, tu jeszcze jabłuszka nie spadły, tylko pająk. O, serducho wykonaliśmy. No i teraz pytanie, czy mi się chce bawić tym eventem. Widzę, że tylko ja się kwapię do tego, aby te jabłka zbierać. Dobra, umówmy się tak, zbiorę 30. Po prostu sobie stąd pójdę, przetestuję to, co ludzie mi pisali, że można sobie w każdej chwili od eventu odejść, on i tak będzie w jakimś czasie zaliczony. Ja myślę, że to spokojnie starczy na Gold Contribution. Bo tak jak widać, to ten event potrwa i potrwa, czasu na to nie ma, aby tkwić tyle czasu w jednym sadzie. Dobra, jeszcze. A, nie ma jabłek. Niestety już nic nie spadło. Tu jest. A, tu też nic. Pająki tylko lecą. Fucking hell. O nie, no hatchlingi. Dobra, nie będziemy marnować tutaj czasu. Event jak event, nawet jeżeli jest 20 mamy oddanych, no to jest prawie połowa, to jest 50-60 by trzeba było. Nie, no powiedzmy, że nie. Idziemy dalej. Idziemy dalej do kolejnego serducha. Znajduje się on na południu. Przy tych zabudowaniach jest tam również punkt orientacyjny. No i zobaczmy, co tutaj będzie trzeba zrobić. Mamy jakieś krzaki sprawdzać. O, ja pierniczę, jakie tutaj są. Nie, nie, żadne gader. Dobra, idziemy. Bandit Scout. Proszę, zalicz nam go do eventu. O tak. To lubię. Czyli do tej jaskini trzeba się udać. Mamy uwolnić tur najróżniejszych schwytanych. Ale to, co my zrobimy, to jest po prostu wielka zadyma. O, tak, o, tamten event się zakończył bardzo ładnie. Ależ tu jest mobu. No to wpadamy z naszym wesołym toporkiem. Bam, bam, bam i będzie po sprawie. Nikt tutaj raczej nie przeżyje. Jakieś achievementy nam wpadają. Tam u góry. To idziemy do góry, a jednocześnie będę musiał zobaczyć na mapie, czy my tutaj mamy oprócz tego serducha coś jeszcze do wykonania. Może jakiś punkt orientacyjny, żeby się niepotrzebnie nie wracać. O, bomba. Pewnie mogę nią rzucać. Speed, speed, speed. Agro złapać. O, ta. Uuu, tu jest jakiś. Nie no, z Rangerem to jest miazga po prostu. W ogóle fajnie wymyślili, że Ranger walczy toporami. Jeszcze chyba czegoś takiego w
MMO nie widziałem, żeby to forkami rzucać, żeby to była główna broń przede wszystkim postaci. Oryginalność, bo dużo osób jednak, tych mądrzejszych, wie, że ja mogę krytykować Guild Wars 2 za wiele rzeczy, ale jednocześnie nie jestem też na tyle jakiś ułomny, żeby twierdzić, że to jest gra, która jest shitem, bo tak wcale nie jest. Ja przy Guild Wars 2, nagrywając te wszystkie odcinki demonstracji, bardzo dobrze się bawię, a faktycznie tu jest punkt widokowy tej lokacji. My do niego teraz idziemy. Ale wydaje mi się, że właśnie spieprzyłem wszystko, że tu zeskoczyłem. Widokowy jest chyba tam. Punkt widokowy. Nie, punkt widokowy jest gdzieś tu. Dobra, włączamy sprint. I, o, tam jest punkt widokowy, już go widać. Tu jest jakiś w ogóle czempion, a my czempionów lubimy mordować. Jak tam tędy się dostać? To prosto. Prosta droga. Jednocześnie po drodze chwycimy event. Gdzie jest mój misiek? Mój misiek sobie gdzieś poszedł. Gdzie tu jest follow me? Attack my target. O, właśnie, tu się pojawił. Dobra, my nie idziemy tam. My idziemy tu. Rozprawić się z bodyguardami i zaliczyć punkcik widokowy w jaskini. Czego tutaj nie ma? O kurde, gościu siedzi w jakimś kanonie. Fajne pomysły tutaj są. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Ktoś tam się do nas dołączył. Do naszej radosnej mordowni. Bodyguardę jeszcze tego wykończymy. O, tam jest nawet dwóch. O, nawet więcej. O, i tu jest nasz misio-pysio, którego mamy zabić. Trzeba było tak od razu. Na ałę. Co i pozostaje nam teraz nudne strzelanie w niego. Ani on nie zabije nas, ani my jego szybciej nie zabijemy. Ot, takie klepanko. Cała epickość to jest po prostu czas, że 3 razy albo nawet 4 razy zrobimy rotację wszystkich umiejętności, zanim taki delikwent padnie. Trochę to smutne, ale no trudno. Inaczej po prostu tutaj się nie da grać. Mój misio tankuje. O, gdzie ten gość poszedł? Czyżby mój odrzut tak na niego podział? Dobra, AOM-u. Pojedziemy teraz. Pyk, 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 pyk. No padaj, gość. Ile będziesz? To jest jesteś eventowym mobem. Pewnie można było w niego walić bombami, ale nie lubię. Dobra, punkt widokowy zaliczony. To sobie bandyci kryjówkę zrobili. Klatki dla ludzi. Dobra, 18 minuta filmiku, a my już mamy... 18% mapy odkrytej. Oż ty w dupę. Ominęliśmy to serducho. Jajajajajaj, dobra, idziemy do tego waypointu. Jak mogłem to zrobić? To jest to serducho z tymi elementalami. No nic, to idziemy je wykonać, aby nie było, że slakujemy. Trzeba mieć wszystko na 100% odkryte. A ta mapa, jak widać, 20% w jednym odcinku, to jest naprawdę dobry wynik. Nie spodziewałem się tak. Spodziewałem się, że będzie około 12% na odcinek. A tu jest znacznie, znacznie więcej. To bardzo dobrze. To cieszy. Jeszcze dzisiaj może z godzinę ponagrywam, czyli z 3 odcinki. Także powinienem prawie skończyć tą mapę. Wiem, że nie robię tych daily questów, daily achievementów na skrzynie, ale jakoś brak mi sił.
aby to wykonać. Jak biję 80, to się będę tym bawił. Tam zresztą nagrody są jakieś takie dziwaczne jak dla mnie. Dobra, waypoint wbity, serducho wbite, to idziemy jeszcze zaznaczyć sobie punkt orientacyjny, a odcinek zakończymy na punkcie widokowym, który znajduje się całkiem nieopodal. Chyba, że dostęp do niego będzie nieco utrudniony, to wtedy zrobię to w następnym odcinku. Oj, wydaje mi się, że punkt widokowy będzie gdzieś tam. Nie, punkt widokowy jest tu. A my musimy najpierw zaznaczyć punkt orientacyjny. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Szkoda czasu. Okej, zaznaczony. What the fuck? Postać się nie ruszała. No i idziemy zakończyć ten odcinek przyjemnym punktem widokowym na rurze, która jest w ogóle drewniana. Drewniany rurociąg. Szkoda, że jest noc. Myślę, że w dzień cała ta kraina wyglądałaby znacznie korzystniej. Dobra, 3 na 9. 22% mapy wbite. To jest po prostu la masakra. Teleportujemy się z powrotem do tego waypointu. No i cóż, pójdziemy jeszcze pogadać ze scoutem, który stoi na wschodzie. Myślę, że pokaże nam on właśnie wschód mapy, serducha, gdzie się będziemy musieli udać. No i tym akcentem zakończymy ten odcinek. Poszło całkiem nieźle. Spodziewałem się, że będzie to wszystko trwało dłużej, ale zbicie tych serduszek w jedno miejsce było świetną sprawą. O, w ogóle ta lokacja, gdzie teraz się znajdujemy, jest również w prologu, gdy zaczyna grać się ludźmi. Idziemy w jakiejś twierdzy. A, piękna dróżka, to nią się dokładnie udamy. Jeszcze tu na wschodzie widać, że teren będzie nieodkryty. Zobaczmy sobie szybko na mapę, jak to będzie wyglądało. Tak, my pójdziemy dokładnie tu, pyk, pyk, pyk. Po czym zajmiemy się zachodnią częścią mapy, aż dojdziemy do tej oto lokacji. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Ja zapraszam na mój portal mmovolt.pl, gdzie znajdziecie najświeższe informacje na temat wszelkich gier MMO i nie tylko. Są tam również MOBA Games, MMO FPS-y i tak dalej. Subskrybujcie kanał, polecajcie stronę, a my widzimy się jutro o 8 rano. Dzięki, na razie i cześć.